Szanowni Państwo, 2,5 roku oczekujemy na orzeczenie Trybunału w sprawie stwierdzenia niezgodności działalności Komisji Majątkowej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Przez 2,5 roku Trybunał skutecznie unikał odpowiedzi na przedstawioną przez nas skargę. Dziś uzyskamy odpowiedź na pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny stanie po stronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podstawowych praw i wolności, czy też po stronie finansowych interesów Kościoła. Bez względu na dzisiejszy werdykt mamy wielką satysfakcję z faktu, że dzięki naszej działalności po kilkunastu latach zmowy milczenia udało nam się ujawnić i podać do wiadomości publicznej informacje o ilości i lokalizacji majątku, który stronie kościelnej został przekazany. To 65 tysięcy hektarów gruntów zlokalizowanych w centrach dużych miast, 500 nieruchomości, budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni i 140 milionów złotych odszkodowań wypłaconych w gotówce. Tą wiedzę można zweryfikować na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś żaden hierarcha Kościoła nie będzie mógł się już posługiwać fałszywymi danymi, nieprawdziwymi informacjami o tym, że wartość tego majątku to jedynie 107,5 miliona złotych. Do dziś na marginesie powiem, że za te kłamstwa nie przeprosił Episkopat Polski, nie przeprosił ksiądz dr Kloch, nie przeprosił biskup Budzik. Po drugie, dzięki naszej działalności udało się doprowadzić do likwidacji Komisji Majątkowej. Niestety ta likwidacja Komisji Majątkowej nastąpiła przed wydaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, co może skutecznie zatrzymać restytucję niesłusznie przekazanego majątku stronie kościelnej z powrotem na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. I po trzecie wreszcie, dzięki naszej działalności udało nam się doprowadzić do wszczęcia postępowań karnych przeciwko funkcjonariuszom Komisji Majątkowej, zarówno tym ze strony kościelnej, jak i ze strony rządowej. Dziś śledztwa w sprawie korupcji tej komisji prowadzi prokuratura apelacyjna, Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie i prowadzi prokuratura w Gliwicach wraz z innymi swoimi prokuraturami na wniosek Centralnego Biura Śledczego. To wszystko daje nam taką nadzieję, że winni zostaną w tej sprawie ukarani. Niestety rację mają ci, którzy porównują działalność Komisji Majątkowej do działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Ale my cierpliwie, tak jak dziś czekamy na wyrok czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, poczekamy również na wyrok sądu w tej sprawie. Szkoda, że to wszystko dzieje się tak późno. Szkoda, że to wszystko było odwlekane z powodów politycznych. Szkoda, że rząd, w moim przekonaniu na zlecenie Episkopatu Polski, chce zatuszować tą sprawę, bo tak odczytuje likwidację Komisji Majątkowej przed wydaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Pan poseł Stanisław Rytman. Ja powiedziałbym kilka zdań o wątkach konstytucyjnych. Otóż na dzisiejszy wyrok Trybunału, wyrok merytoryczny, oczekują gminy, samorządy gminne w szczególności, te, które utraciły majątki o wartościach milionowych, wielomilionowych, setmilionowych. Zgodnie z artykułem 417 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego, w przypadku gdyby dzisiaj Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność zaskarżonych przepisów w zakresie działania Komisji Majątkowej i niektórych przepisów o postępowaniu regulacyjnym, samorządy miałyby prawo do żądania odszkodowania od Skarbu Państwa. Wyrażamy pewne obawy, iż w dniu dzisiejszym wniosek Marszałka Sejmu o umorzenie postępowania zostanie uwzględniony. Sytuacja nasza, wnioskodawców, w momencie po 1 lutego, po 1 marca, kiedy Komisja Majątkowa została zlikwidowana, jest trudna z uwagi na to, że wniosek grupy posłów nie jest skargą konstytucyjną, czyli skargą dotyczącą konkretnej sprawy, a jest po prostu skargą o charakterze abstrakcyjnym.
Co to znaczy? Znaczy to, że za naszym wnioskiem nie stają konkretne nazwiska, konkretne gminy. My po prostu prosimy o zbadanie konstytucji pod względem wartości ogólnych konstytucyjnych. I w takiej sytuacji, zgodnie z artykułem 31 ustęp 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał dzisiaj może przychylić się do wniosku Marszałka Sejmu i postępowanie umorzyć. Co to spowoduje? Spowoduje, iż gminy utracą istotny argument, żeby domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa. No i wówczas gminy będą mogły występować niestety tylko w trybie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu przeciwko Kościołowi. Zobaczymy, jak się to dzisiaj rozstrzygnie. Sprawa dopiero przed nami o 9:30 i zobaczymy. Trudno antycypować wyrok. Ja, jak mówiłem, na uwadze głównie mam wartości tutaj konstytucyjne. Kolega poseł mówił o sprawach faktycznych związanych z działalnością Komisji Majątkowej. Tyle chciałbym powiedzieć.